Jak często jest tak, że tym, co hamuje nas przed realizacją naszych marzeń, jest wstyd? Wstyd jest przeciwieństwem zdrowego, dobrego poczucia własnej wartości. Wstyd to koncentrowanie się na tym, co w nas złe, niedoskonałe, na naszych kompleksach. Wstyd jest tym, co nie pozwala nam iść naprzód, ponieważ ciągle myślimy, czy nie spowoduje odrzucenia w środowisku, czy to, co zrobimy, nie spowoduje odrzucenia nas w środowisku, czy to, co zrobimy, nie będzie oceniane, jak to będzie oceniane, czy będziemy... Wstydzimy się tego, że jesteśmy niedoskonali, że może nie zrobimy tego tak doskonale, w perfekcyjny sposób. Brené Brown, autorka książek o odwadze i wstydzie, w przepiękny sposób pisze o tym, że często po odwagę idzie się właśnie przez wstyd, że czasem bywa, że jest to jedyna droga, przejść przez wstyd. Ale jak przez ten wstyd przejść? Jednym ze sposobów jest powiedzenie o nim komuś, podzielenie się nim z kimś, podzielenie się swoimi emocjami. Zawsze sprawia, że te emocje zaczynają nam się wydawać jakieś lżejsze, jakieś mniejsze, że tak jak w bajce o gremlinach, gremliny, kiedy ujrzały światło dzienne, malały, tak i wstyd, kiedy o nim powiesz, kiedy ujrzy światło dzienne, maleje. Zachęcam Cię do tego, żebyś wybrała kogoś ze swojego środowiska, żebyś wybrał kogoś ze swojego środowiska, kogoś, komu wiesz, że możesz to powiedzieć, że możesz się z nim tym podzielić i zobacz, jak to zadziała u Ciebie. Jeśli to właśnie wstyd jest tym, co Ciebie hamuje przed rozwojem, przed robieniem rzeczy, które chcesz robić w swoim życiu, to zobacz, bo być może właśnie to pomoże Tobie się od tego uwolnić. Uwolnić się od wstydu i zacząć żyć życiem, na które zasługujesz, którego chcesz, które w Twoim sercu wciąż się tli. Życzę Tobie właśnie tego, uwolnienia się od wstydu.